Cześć, witajcie w tym mocno spontanicznym materiale. Nie jest to żaden vlog, żadna pogadanka, recenzja, nic z tych rzeczy, nic z tego, czym zazwyczaj się tutaj zajmuję. Miałem po prostu ochotę nagrać coś mocno spontanicznego, krótką odezwę do Was i poruszyć parę spraw związanych z moją działalnością w internecie. Po pierwsze, kanał bez tego świadomego swego czasu przekroczył kolejną magiczną barierę 4000 subskrybentów. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Cieszę się, że wciąż znajdują się osoby, które interesują się tym, co sobie tutaj modzę, jak opowiadam prawdę o Lego i innych zabawkach, figurkach, klockach itd. Bardzo się cieszę, że Was przybywa, a jednocześnie też oczywiście wierni są stali widzowie, których niektórych już oczywiście kojarzę mocno z ników, czy garnąc się z nimi czasami na Messengerze, na Facebooku. Fajnie, że udało się zbudować tutaj jakąś taką bazę stałych subskrybentów, a także tych nowych, których ciągle przybywa, jak wspomniałem. Bardzo się z tego powodu cieszę. I no, zwyczajnie miło mi, że jesteście dalej ze mną i mam nadzieję, że wytrzymacie jak najdłużej, tak długo, dopóki interesuje Was to, co tutaj sobie modzę. W związku z tym, że kanał cały czas się rozrasta, postanowiłem wypróbować sobie jeszcze raz format, którego raz używałem. Mianowicie Q&A, pytania i odpowiedzi. Wspomniałem już chyba swego czasu, że chętnie zrobiłbym kolejny odcinek Q&A. Robiłem już kiedyś coś takiego, z tym, że ten filmik no, ma już ładnych parę lat na karku. Wielu nowych subskrybentów zapewne go nie widziało. No i też wielu, tak jak mówię, właśnie przybyło, więc pewnie ich także interesują niektóre związane z kanałem kwestie. Dlatego tak, bardzo bym chciał zrobić kolejny Q&A, dlatego zachęcam Was mocno. Piszcie pytania w komentarzach pod tym filmikiem. Piszcie, co tylko chcecie. Pytania mogą dotyczyć wszystkiego. Mogą dotyczyć mojej działalności w internecie, na obydwu kanałach, na Plastikowym Świecie Benego i na Beno, wszystkim po mojemu. Możecie mnie pytać, co dalej planuję, co mam w planach, co mi się podoba, co nie. Cokolwiek związanego z zabawkami, z życiem, z czymkolwiek. Możecie mi zadawać pytania w zasadzie dowolnej kategorii, co tylko Was interesuje. Kiedy się tych pytanek uzbiera wystarczająco dużo, że uznam, że odcinek miałby sens, ja sobie to wszystko pozbieram, pomontuję i przed kamerą na wszystkie te pytania odpowiem. No, wszystkie te, które będą miały sens. Piszcie pytania, gorąco do tego zachęcam. No i bardzo bym prosił, żeby znajdowały się one właśnie, tak jak wspomniałem, w komentarzach pod tym filmem, bo wtedy po prostu łatwiej będzie mi to zebrać do kupy. Nie chciałbym, żeby to jakoś rozstrzeliło się jednocześnie na Facebooka, na maila, na coś takiego. Bardzo proszę, trzymajmy się komentarzy pod tym filmem. Generalnie jestem bardzo zadowolony z atmosfery, jaka panuje na kanale. W komentarzach zazwyczaj jest porządek, jest przyjemnie, miło. Generalnie jesteście spokojną, fajną, małą bazą subskrybentów, widzów, dla których się fajnie tworzy. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Oczywiście czasami od czasu do czasu w komentarzach zdarzy się jakiś ancymon, który palnie coś wybitnie niestosownego. Ja tych komentarzy zazwyczaj nawet nie kasuję, bo po co? Wychodzę z założenia, że lepiej coś takiego zostawić, po prostu, żeby ktoś miał okazję się z tego pośmiać. Ale są też dwie kwestie, które mnie zastanawiają odnośnie właśnie stylu pisania komentarzy. No po prostu dwie kwestie, które chciałbym poruszyć. Nie są to, od razu mówię, absolutnie rzeczy, które mnie jakoś denerwują, które wyprowadzają mnie z równowagi, irytują. Absolutnie nie. Jednakże są takie rzeczy, na które chciałbym po prostu, żebyście zrobili się bardziej wyczuleni. Przynajmniej no, trochę Was o to proszę, bo w jakimś stopniu ułatwiłoby mi to życie. Pierwsza rzecz to coś, co zwykłem nazywać, ale to już było. Jak wszyscy ludzie, nie jestem nieomylny. Wiadomo, że czasami w filmikach, w swojej wypowiedzi potrafię coś przekręcić, potrafię podać coś niedokładnie, pomylić się. Wtedy zwykle się mnie poprawiać i ja to jak najbardziej aprobuję. Tak jak mówiłem, nie jestem nieomylny, zdarza mi się popełniać jakiś błąd i tego rodzaju kwestie jak najbardziej macie prawo w komentarzach doprecyzować. Ja to osobiście bardzo, bardzo doceniam. No tutaj przede wszystkim przychodzi mi do głowy ta sytuacja, w której w recenzji Lego Garbusa z kreatora, dawno temu, w poprzednie wakacje, z tego co pamiętam, nazwałem hamulec ręczny dźwignią zmiany biegów. No jak najbardziej. Każdy znający się lepiej na samochodach niż ja, a ja swoją wiedzę o samochodach określiłbym w skali 10-stopniowej jako 1 albo nawet minus 1. Jak najbardziej takie osoby mają prawo mnie poprawiać, mogą się śmiać z takiej mojej pomyłeczki, uśmiechnąć się. Ja to w pełni rozumiem. Jak najbardziej. Poprawiajcie mnie, kiedy tylko zauważycie, że mówię coś, co brzmi nie tak. To jest jak najbardziej logiczne. Ale
Tutaj pojawia się właśnie wspomniana kwestia, ale to już było. Możecie być pewni, że czasami, kiedy jakaś kwestia was nurtuje, nie jesteście pierwsi, którzy zwrócili na to uwagę. Możecie być pewni, kiedy na przykład w recenzji Lego gazetki Jurassic World, kiedy nazwałem małego raptora małym T-Rexem, albo w momencie w plenerowej recenzji 2001 Onuły Mata z Lego Bionicle, kiedy zwracacie uwagę na to, że tam między kamieniami przebiegła mysz w tamtej recenzji, możecie być pewni, że jesteście jakąś 354 osobą, która mi o tym pisze. Naprawdę. Musicie wiedzieć, że takie kwestie niestety się powtarzają i jeśli coś zwraca waszą uwagę, zazwyczaj nie jesteście pierwsi. Czy musicie wtedy pisać komentarz informujący mnie o tym? No, wydaje mi się, że niezupełnie. Tak jak mówiłem, to nie jest coś, powtarzalność, prawda, takich komentarzy, to nie jest coś, co mnie jakoś wybitnie denerwuje. Absolutnie. Ale kiedy czytam właśnie coś takiego, taką powtarzającą się kwestię, po raz 354, to mam już ochotę powiedzieć trochę dość. Jakie jest tego możliwe rozwiązanie? Jeśli coś w filmiku wam nie stykało, coś was zastanowiło, coś nie bangla, to po prostu proponuję wam, przyjrzyjcie komentarze pod filmikiem i sprawdźcie, czy ktoś tej kwestii już nie poruszył i nie dostał jakiejś odpowiedzi. To może zaoszczędzić czas zarówno wam, jak i mnie, bo nie będę się przekopywał przez wiele, wiele tych samych komentarzy. Ja oczywiście rozumiem, że czytanie komentarzy na YouTube nie jest jakimś pasjonującym zajęciem, wręcz uważam, że ci, którzy oddają się temu pasjami, no chyba mają za dużo wolnego czasu, ale ja jestem małym YouTuberem. Ja nie jestem jak Krzysztof Gonciarz czy inni super wielcy gracze na polskiej scenie YouTube'owej. Zajmuję się małą niszą, jaką jest recenzowanie zabawek. Komentarze pod moimi filmami zazwyczaj jest około setki, w tym duża część, 1/3 przynajmniej, a czasami nawet połowa, to są moje odpowiedzi. Więc myślę, że przejrzenie po prostu takiej listy komentarzy pod każdym filmem zajmie może minutę, dwie. Serio, nie musicie wszystkich czytać, po prostu przejrzyjcie, przelećcie wzrokiem i zobaczycie wtedy, czy odpowiedź na nurtującą was kwestię już miała miejsce. Kolejna sprawa to powtarzające się pytania, na przykład o to, gdzie wysyłać zdjęcia do cyklu Moce Widzów, albo o muzykę, której używam. Zawsze tego typu informacje podane są w opisach każdego filmu. Opisach, których zazwyczaj chyba nie czytacie. Macie tam zawsze informacje o muzyce, jakiej używam. Macie linki do moich prac na LEGO Ideas, linki do bloga na Tumblrze, gdzie możecie oglądać sobie na spokojnie zdjęcia z niektórych recenzji czy prezentacji. Link do fanpage'a na Facebooku. Gorąco zachęcam zawsze zerkać sobie do tych opisów, no bo no, tak jak powiedziałem, jeśli coś z tych konkretnie rzeczy was nurtuje, to znajdziecie to zawsze właśnie tam. Jeszcze jedna kwestia dotycząca stricte komentarzy. Znowu, nie jest to coś, co mnie denerwuje w jakiś sposób, ale no w tym wypadku może nie dziwi, po prostu zastanawiam mnie delikatnie. Chodzi mi o te wszystkie komentarze z cyklu pierwszy, drugi, 35. Naprawdę. Wszyscy. Tak jak mówiłem, to nie jest nic, co wyprowadza mnie z równowagi. Przyzwyczaiłem się nawet troszeczkę do tego, tylko zastanawiam się, do tych wszystkich, którzy to piszą, po co? Serio, no co wam to daje? Czy to ma być w jakiś sposób, nie wiem, zabawne? Czy to ma was w jakiś sposób wyrażać? Nie mam żadnego pojęcia. Wiem tylko, że kiedy widzisz, kiedy wrzucasz nowy filmik i czekasz na komentarze i widzisz tę jedną cyferkę z nowym powiadomieniem w prawym górnym rogu ekranu, myślisz sobie, tak, nowy komentarz, ciekawe, co nam ciekawego tutaj ludzie powiedzą. Co też będę mógł się dowiedzieć, jakie jest ludzi opinia o nowym produkcie, który prezentuje. Co się wydarzy? I widzisz komentarz pierwszy, no to troszeczkę entuzjazm pada. Serio, te komentarze nic nie wnoszą. Ja ich nie usuwam, ale je widzę za bardzo sensu ich egzystencji.
No i po co ci to było? Teraz ludzie będą pisali takie komentarze jeszcze więcej, myśląc, że są ironiczni. Nie prosiłem cię o komentarz, wymarła gadzino. No i to by było w zasadzie tyle. Wszystkie kwestie, jakie chciałem poruszyć w tym filmiku. Zadawajcie pytania do Q&A, czytajcie opisy materiałów, sprawdzajcie komentarze w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące was kwestie i ograniczcie pisanie pierwszy, drugi i tak dalej. A tak naprawdę cały ten filmik robię tylko po to, żeby pokazać wam, jaką mam fajną koszulkę ze Szkieletorem. Nigdy nie byłem fanem He-Mana, ale Szkieletor zawsze był fajny i zabawny. Pamiętacie Szkieletora? Jeśli nie pamiętacie, to nic nie szkodzi. On i tak się z was śmieje.